Damy i Fischer zasuwa. Skoczek F3. Proszę, proszę. Prawie jak kaczoreczek. C5. GD2. Roszatka. D3. No zupełnie jak kaczoreczek. E4. Tu Fischer się nie boi. Bo wielokrotnie grywał taką pozycję czarnymi. Faktycznie gra obronę królewsko-indyjską wstępem, więc goniec E7. Roszek BD2, roszada. Jakby zbił na D5, powstałaby struktura Marocego. Bicie, bicie, hetman C7. Hetman ucieka z linii. Jaka jest różnica w pozycji? W pozycji jest zasadnicza różnica, że pion będzie kontrolował pole D4. Drugi pion będzie kontrolował pole D5. A czarne piony nie kontrolują pola D5. I skoczek nie ma wejścia. Pokażę, że nie ma. Na żółte, że on nie ma wejścia. Ani ten. Natomiast na zielono pokażę, że białe skoczki wchodzą na D5. Zajmują przyczółek forpocztę. I to jest przewaga. I Fischer kiwnął. Partia grana w Nowym Jorku w 1956 roku. Jego przeciwnikiem Zaidman, Herbert Zaidman. C3, o proszę, od razu. B6, no to bez znaczenia. Hetman E2, A5, no chce wyjść tu. Chce napaść na hetmana, ale ten nie daje Fischer. Goniec A6, skoczek C4, na razie przesłonił. I się nie przejmuje. B5, a to już początek samobójstwa. Bijemy, bijemy. Goniec F1, goniec stoi lepiej, nie strzela we własnego piona. Wieża AD8, hetman C2 i teraz skoczek już grozi manewrować. Koniec G4, taki lekki atak w próżnię. Wyganiamy łobuziaka. No i skoczek idzie na C5, drugi. Napadamy na pionka i na pionka. Tu zwalniamy gońca, bo goniec był przeciążony. Goniec bronił tiu i tiu. Teraz goniec nie musi bronić na H3, hetmana 6. No, wziął. Mógł wziąć tym, ale wziął tym. Wydaje się, że skoczek nie ma powrotu, ale Robert Fischer wszystko to przewidział. Na wieża A8 przygotował goniec G5, goniec bije F6. Wieża D3, o taki przyczółeczek. Kombinujemy jak Robert Fischer. Wieża A4. Tu widzimy, że zostały czarno-polowe gońce i ten białych jest aktywniejszy. Tak się składa. Ruch w ruch. Hop. Dwa piony. Co robimy? Konsolidujemy pozycję. Bronimy z nadmiarem. Król G2. Bronimy z nadmiarem punktu F2. My się G5 nie boimy. Skoczek D2. Wracamy na bazę. Wieża A5. Nie dajemy wieży zbić. I tu wieża E5 była.
prowadziło najszybszą drogą do wygranej, leninowską drogą. Fischer wyznawał inną ideologię przed wieżą na A6, ale po hetman B7, pion E4 jest broniony, wieża wycofała się znowu na bazę i dwa piony więcej gwarantują białą wygraną. Skoczek C4. Goniec bije F2. No niepoprawna kombinacja. Hetman bije F2. Skoczek H5. No to bierze kolejnego piona. Wieże bierze Fischer. Przeciwnik już resztką sił, zamglonymi oczyma. I proszę bardzo, przesłaniamy punkt G3, żeby nie psocił. Hetman F3. Nie wiem, czy wszyscy widzą, ale hetman jeszcze na dwóch napad. Nie wiadomo, czemu czarny się nie poddaje, ale Fischer się nie gniewa. Na hetman B3. Bije na H5. I przeciwnik się poddaje. Tak się wydaje. Partia grana była w tak zwanym Memoriale Rosenwelda. Jest bardzo prestiżowy turniej. Proszę Fischer, spokojnie. I ustawienie pionków E4, D4, znaczy E5, D5, C5 jest zbyt szybkie. Zbyt szybkie są problemy z pionem D5. Tu widzimy, to do tego nie doszło. To jeszcze raz pokazuję, to jest bardzo istotne, że po C3 białe kontrolują pole D4 i tu nie stanie czarny koniś. Kontrolują pole D5, a czarne nie mają pionka, który by patrzył tu. Nie mają pionka i nie mają pionka. I dlatego przewagę ma ten, kto ma ustawiane pionki C3, E4 lub C6, E5. To proszę sobie zanotować. Znowu B5 goniec wisi. Tutaj skoczek zawsze chce gdzieś odskoczyć. Bateria strzela. Hetman odszedł. I skoczek napadł na dwa pionki. Trudno, bo czarne ofiarowują piona za aktywność. Fischer nie bierze. Białe zapomniały, znaczy czarne zapomniały, że ofiarowały. Fischer wziął. I w zasadzie czarnopolowy goniec jest gorszy. Poszedł po drugiego pionka. Dwa piony więcej wygrywają, ale czarne mają gwałtowną aktywność. Skoczek wraca do bazy. Wieża wraca i pionki B i C powinny dać wygraną. Ofiara rozpaczy. Ofiara. I jeszcze znowu na dwóch. I podziękowanie. Ja też. Już nie.